Hej, hej, witam się z Wami bardzo serdecznie w moim kolejnym vlogu. Słuchajcie, mam opaskę, choinka jest, czyli taki, można powiedzieć, klimat przedświąteczny już mam, ale powiem Wam, jeżeli chodzi o mnie wewnętrznie, nie czuję w ogóle żadnej magii przedświątecznej. Na razie póki co, nie wiem, robię to ze względu na dzieci, ale ja osobiście powiem Wam, że najlepiej to bym spędziła święta w Polsce, tak jak to było za dawnych lat, w kilka rodzin. To było coś, to miało ogromną wartość, ogromne znaczenie dla mnie, wiecie. Na pasterce byłam. No całkiem inaczej to wyczekiwanie na święta wyglądało. Pichcenie tych różnych, wiecie, ciast, tego wszystkiego. Jeszcze pamiętam te momenty, kiedy całą rodziną się gotowało. Wiecie, dziaduś robił to, babcia robiła to, jeden zabijał karpia, coś tam, wiecie, no to było całkiem co innego. Kobitki piekły ciasta, to, tamto. Nie wiem, ja nie czuję, kochani, tych świąt. Nie czuję, po prostu nie czuję. Zrobiłam sobie teraz kawusie, miałam sobie taki kubek ten świąteczny, ale mówię, a w duszy tam, jakoś powiem Wam, nie za bardzo. Wiecie co, zaprowadziłam dzieciaki do szkoły, oprócz Maxa, bo dzisiaj w nocy bardzo, ale to bardzo go bolało ucho, aż dosłownie prawie piszczał. Ja mówię, matko jedyna, dała mu przeciwbólowe i tak dalej, na chwilę pomogło. A dzisiaj pognałam do lekarza i czekamy, zaraz będzie wizyta, dopiero po szkole będzie wizyta, najwcześniej. Zadzwoniłam z samego rana, bo tam się dzwoni o godzinie 8. Nie możecie ani wcześniej, ani później, tylko punkt 8 trzeba dzwonić do przychodni tutaj w Anglii. A często tak jest, albo nie odbierają, albo zawieszone mają słuchawki, wiecie, albo infolinia zajęta i tutaj jest coś takiego, że no, tam się przełączają, ta, można powiedzieć, ta robotyzacja jest, sekretarka się jak włącza i tam, no, jeżeli masz objawy stroke, to jest tam, nie wiem, przedzawałowe, czy masz zawał, no to zadzwoń na tą i na tą infolinię, jeżeli tam coś, to zadzwoń tu i tu. I tak dalej, no, także mówię, chcę po prostu sprawdzić, czy to nie jest jakaś infekcja ucha. Szalotka miała takie jednodniowe cosik, ale o, jej jednocześnie ząbki wychodziły, wiecie. Troszeczkę miała takie wypieki, tutaj policzki, za ucho się łapała, tutaj za te dziąsełka się łapała i tam widziałam, że się wyrzynają te zęby. Ale być może, że to po prostu też mogło być, wiecie, ta infekcja ucha. Nie wiem, czy to takie, no, ale w każdym bądź razie mówię, pójdę, zobaczę, może trzeba antybiotyk, tak? Na razie nikt oprócz nich nie miał. No, my się dobrze czujemy ogólnie, ale powiem Wam, że karetka za karetką, kochani, jeździ, karetka za karetką. No i kochani, co? Wczoraj, jak w końcu to rozwiązałam z tym Mikołajem u dzieciaków. Niestety tak urzędowały po domu do późna, no nie mogłam się wyrobić. Tu Misiek też co chwilę do kuchni, po jedzenie, po to, po tamto. Ja mówię, no czy wy w Holender wyjdziecie z tej kuchni, bo to normalnie można dostać wariacji, posprzątać nie można, bo co chwilę w tej kuchni mi siedzą i mi brudzam co chwilę, wiecie. A nieraz jest tak, że po sobie nie posprzątają, no to tak to jest. No i dzieciaki buszowały po całym domu, więc mówię, kurde, co tu wymyśleć, jak ja to zrobię, jak ja te, bo chciałam spakować te prezenty jakoś tam, super list, napisać to i tamto, no ale się nie udało, więc z Maxem wymyśliliśmy, mówię, wiem, że Max nie wierzy w tego Mikołaja, mówię, dobra, pomóż mi tutaj, zagadaj Oskara, tutaj Hanie zagadaj, Hania akurat drzemała chwilę, więc napisaliśmy wspólny list, co i jak, no, że tam Mikołaj przez ten rok obserwował każdego z nich, no i tam jakie ma uwagi, żeby poprawić zachowanie tam w pewnych kwestiach, no, żeby mamy, taty słuchać i nauczycieli, żeby słuchać, wiecie, no, co tam jeszcze,
No i że on tu wróci 25 i że sobie życzy, żeby mu upiec te pierniczki. No i że zostawił no, jako prezencie też po prostu te foremki takie, wiecie, do tych pierniczków, co nie? Więc Oskar taki podekscytowany, to, że zaraz, o trzeba, mamo, już trzeba dzisiaj to robić. Ona mówi, no nie dzisiaj, to nie będziemy robić tych pierników, tylko po prostu jakoś tak bliżej świąta. Jeszcze mamy trochę czasu, bo mówię, 3 tygodnie zostały. 3 weeks, no. Dobra, mamo, ale ja będę naprawdę grzeczny, bo no, przeżywają. Hania, jaka zadowolona, wszyscy zadowoleni z prezentów. Maksiu się ucieszył, że dostał tego jumpera takiego świątecznego. Oskarek, że traktorka dostał. Hania te kapcie, buciczki takie z pomponami. Chodzi już do szkoły, chciała w nich dzisiaj iść. No ale mówię, nie, najwyżej sobie założysz, jak będzie taki jumper day, to cię ubiorę na świątecznie i sobie możesz te kapetki wziąć tam po prostu, jak będziecie jakąś tam, nie wiem, film oglądali, czy muzyki jakiejś christmasowej słuchali, czy cosik. No. Także w ten sposób, kochani. No i co? Powiem wam, na tym całym internecie to po prostu można oszaleć. Co chwilę słyszę o jakiejś czyjejś śmierci. Tutaj ta 14-letnia dziewczynka, że tam umarła z wyziębienia, a tu się okazuje, że jednak nie, bo zrobili sekcję zwłok i okazuje się, że jednak nie, że to śmierć mózgowa nastąpiła. Miała mózg obrzęknięty, że po prostu doszło do wylewu, do krwotoku, do nie wiem, gorączki krwotocznej czy coś takiego. No i tak, kochani, no myślę, że takich ludzi nawet w tym wieku będzie dużo. Niech ludzie mówią, co chcą, ale jeżeli przyjęła ten preparat, to po prostu niestety. No. Nie dawajcie sobie tego już więcej przyjmować. Mówię wam. Właśnie też mnie tak zastanowiła ta infolinia, wiecie, tutaj u tego GP angielskiego, że jeżeli macie objawy przedzawałowe, czy jakieś tam, wiecie, a ile jest takich naglic teraz? Właśnie, albo jakiś stan przedzawałowy, albo ktoś miał zawał i umarł, albo gdzieś problemy z żyłami. Ja już tu nie chcę jednej takiej mojej sąsiadce, nie chcę jej zasmucać ani nic, ale kochani, bo ona no, wzięła kilka tych preparatów i ona ma straszne problemy z nogami. No fakt, jest, ma troszeczkę tej nadwagi. No, ma sporą nadwagę, ale nic, nigdy nie miała takich problemów. A po tym się zaczęły problemy i ludzie, i nie mogą lekarze dojść. Ile ona już miała badań, ile ona miała tych X-rayów, tak zwanych, wiecie, tych, jak to się po polsku nazywa, X-ray, to jest prześwietlenie, prześwietlenia, tutaj to, tutaj tamto, non-stop jakieś robią jej tam infekcje w tych żyłach, zastoiny, to no nie może, ma sine te nogi, ja po prostu nie wytrzymałam i ja jej powiedziałam, nie bierz więcej tego dziadostwa, ja ci to mówię z ręką na sercu. Ona mówi, nie, wiesz co, nie zamierzam, bo mi się wydaje, że to od tego. No. Ale ile osób zmarło? Młodzi, czy wysportowani ludzie, czy żołnierze, czy to, czy tamto. Co chwilę czyjaś śmierć, powiem wam. No wiecie, może ktoś mnie nie lubi, że ja po prostu no, gadam na ten temat, no ale w tej kwestii akurat nie zmienię zdania. Nie zmienię zdania. Za dużo tego jest. Za dużo jest tych naglic. Za dużo. No i ja cały czas po prostu żyję w takim też strachu, bo jest tam kilka osób w mojej rodzinie, która to przyjęła i po prostu no boję się, tak? Nigdy wiadomo, nigdy nie wiadomo, komu pierwszemu jest z brzegu, bo może być zupełnie osoba zdrowa i nagle umrzeć. Ale powiem wam, te wszystkie firmy nie dają gwarancji. To jest, było zapisane od samego początku, że każdy bierze coś na swoje ryzyko, że oni nie będą odpowiedzialności brać za to. To już to daje do myślenia. Coś, co jest w fazie eksperymentów, no dajcie spokój. No nie, nie, ja nie zmienię zdania, powiem wam. Więc
Mam nadzieję, żeby ludzie jak najdłużej żyli, żeby jak najdłużej zdrowi byli i tego. No. Ostatnio, co to ja robiłam z jedzenia? Wyszły mi bardzo dobre jacket potatoes, ale trochę mi się, troszeczkę za długo siedziały w piekarniku. Nigdy mi się tak nie zdarzyło, żeby mi się tak troszeczkę spaliły za bardzo. Może za wysoka temperatura była. Mi się za późno zszedł. I wiecie. No i trochę ten ser się przypalił po prostu, ale w sumie były bardzo dobre. No, także robiłam jakiety, robiłam tam bardzo dobrego kurczaczka zrobiłam. Pokażę Wam te rzeczy. A dzisiaj chcę zrobić, bo mam wieprzowinę trochę, mam trochę warzyw, więc zrobię taką zupę gulaszową. Taką zupę gulaszową. Jeszcze powiem Wam, że mam małą dynię, której nie użyłam i ona jeszcze nie ma ani pleśni, ani nic, więc ją wykorzystam, kochani. No. No i co? Może Wam pokażę tą dużą jeszcze choinkę. Ale tak czy tak, kochani, dbajcie o siebie. Naprawdę dbajcie o siebie. I teraz tak, wiecie, tak sobie nieraz myślę, co ci po tych tytułach, po dużych pieniądzach, po tym wszystkim. To jest moment, zwijasz się i po tobie. I tak naprawdę żadne pieniądze, żadne statusy, tytuły nie sprawią, że po śmierci ktoś będzie cię lubił i tak dalej, będzie cię wspominał, bo może byliście tylko, istnieliście na tamten czas, bo nie wiem, ktoś miał jakąś korzyść z Was, ktoś Was lubił, mieliście dużo przyjaciół, znajomych, bo po prostu mieliście dużo kasy i oczywiście to fałszywi. I mogliście mieć sporo znajomych w nawiasach, tak, czy przyjaciół. Przychodzi chwila śmierci i tak naprawdę będą Cię pamiętać, jakim byłaś człowiekiem. Ja pamiętam na przykład na, no było kilka takich pogrzebów, gdzie było masę ludzi, bo lubili kogoś, a to była bardzo skromna osoba, nie miała dużo pieniędzy, ale tak ją wszyscy naprawdę, takie piękne przemówienia na pogrzebach i to wszystko, ta cała otoczka. Ale to było takie naprawdę z serca, a nie, że ktoś idzie, wiecie, na pogrzeb i ojejku, jaki biedny był i tego, ten, a tak naprawdę to, wiecie, to takie sztuczne. Więc będą ludzie pamiętać, jeżeli byłeś dobry, jeżeli byłeś uczynny, no ale to osoby takie, wiecie, normalne, ale toksyczne osoby to w ogóle nie będą się liczyć z człowiekiem, ani to w ogóle. Czy byś zrobił to, czy tamto, to i tak będziesz dla tej osoby zły. Więc czy aż tak warto się starać? Dla takich osób to według mnie to nie warto się starać. Po prostu pokazać palce i tyle. Ja powiedziałam, ja jestem taka, powiem Wam, nie to, że jakaś tam wredna, bo może jestem wredna, ale powiem Wam, że czasem lubię być wredna. Wolę być czasem postrzegana jako taka wredna czy arogancka, niż taka ciu-ciu-ciu-ciu i w tyłeczek komuś wchodziła, żeby się komuś tam przypodobać, wiecie, bo coś tam z tego mam. Po prostu jak ktoś mnie wkurza i sobie nieraz zasłuży, no to potraktuję go, jakby to powiedzieć, odpowiednio, tak? No, jestem, ale wolę być zazwyczaj neutralną osobą. Nie będę, powiedziałam, nie będę, ja mam te swoje zasady, których nie łamię. Nie będę nikomu na siłę się wpraszać, łazić za kimś, prosić się o to, o tamto, akceptację. Jeżeli mnie ktoś nie lubi, to trudno.
to nikt mnie nie lubi, to... No wiecie, wiecie o co chodzi, tak? No. Kto ma mnie lubić, to mnie lubi. I choćbym nic nie zrobiła, to i tak mnie ludzie będą lubili, tak? Ale są też tacy ludzie, choćbym przeskoczyła cały świat czy góry, to i tak nikt nie polubi. Więc czy się tym przejmować? No nie. Nie, kochani. Nie. Zwisa i powiewa. No. Także, kochani, właśnie tak, tak zauważam, że tak naprawdę to człowiek istnieje do momentu, kiedy jest wspominany. To jego dusza żyje, jak gdyby. Wiecie, o co chodzi. Nasza dusza to i tak jest wieczna, ale wiecie, co mam na myśli. A tak to, jak ktoś tylko był na przykład dla pieniędzy, lubiany, dla tytułów, no to z chwilą śmierci ta osoba jest całkowicie zapomniana. Nic nieznacząca. O, idzie paczka, kochani. Dobra, idę, bo paczka już. No to na razie. Nie, to jednak nie paczka, tylko przyszła Eliska mnie odwiedzić. Nie siedziała, nie przyszła na kawę, tylko po prostu zapytać się, co u mnie, jak tam, bo idzie teraz na zakupy, będzie, no, ubierała choinkę, to wszystko, ale brakuje jej rzeczy, więc mówi, że jak przyjdzie, to może byśmy jakąś kawkę wypiły czy coś. No ja mówię, że idziemy teraz do tego, do lekarza, potem ja po dzieci do szkoły, ale Mac Oskar chyba zostanie dzisiaj na tym, na soccer, czyli na piłce nożnej. Więc mówię wieczorem, a jak nie, to po prostu jutro. Także myślałam, że to paczka z Amazona, bo ja zamówiłam jedną fajną rzecz, a nawet kilka rzeczy. Powiem Wam nawet, jaką rzecz. Kupiłam na naczynia taką suszarkę. Co się stawia, wiecie, na blacie, tak? Taką suszarkę, bo my na przykład nie mamy tyle mebli, to jest malutka kuchnia, nieustawna. Gdyby to był nasz dom i my byśmy sobie zrobili kuchnię po swojemu, to na pewno byśmy mieli gdzieś coś zabudowane, żeby nie było widać tych naczyń, tak jak to w Polsce, że tam, nie wiem, macie w meblach suszarkę i tylko wieszacie sobie te szklanki i tak dalej. My też na przykład nie mamy możliwości, żeby... No, nie ma miejsca w tej kuchni, żeby na przykład mieć zmywarkę do naczyń, bo już nieraz chcieliśmy. Ile było kombinowania, żebyśmy mieli w ogóle okap. Matko jedyna. No i kochani... Więc mówię, mam taką suszarkę na naczynia, kupowałam jakiś czas temu, ale ta jest fajna pod jednym względem, a pod jakim to Wam po prostu pokażę, jak już przyjdzie ta rzecz. Więc naprawdę to jest rozwiązanie, bo mnie to denerwuje, że ciągle tą suszarkę muszę brać, myć tu, żeby pleśnią nie zaszło, to tamto, wiecie. No, ale bardzo nam się sprawdza ten odwilżacz powietrza. Także super, cyrkuluje powietrze, potem wiecie, ta pleśń tak nie będzie wychodziła, chociaż u nas nie ma pleśni, no tam gdzieś w rogu jest, ale tak jak Wam mówiłam, my chcemy po prostu, myślimy nad tym, a może nie będę mówiła o swoich planach, ale tak czy tak chcemy, żeby Kansil przyszedł i tam dach sprawdził, bo gdzieś tam przecieka widocznie i po prostu się taka plama zrobiła i może się z tego zrobić pleśń nawet, co nie? A pleśń, wiecie, jaka jest niebezpieczna przede wszystkim dla dzieci. W ogóle dla astmatyków, jaka jest niebezpieczna pleśń. A tutaj w Anglii pleśń to jest to na porządku dziennym, jak chociażby wszy w szkole. No. Także tak. No tutaj takie te domy budowali, że po prostu nie ma dobrej wentylacji, więc trzeba samemu kombinować. Tutaj w oknach te odwieczniki mamy, ale one za dużo nie działają, więc ten odwilżacz powietrza jest dobry. Wiecie, ile on wody zbiera? Nie wiem, pochodziła godzinę czy dwie ta suszarka taka do powietrza. I kochani, pojemnik wody. To sobie wyobraźcie, jak przez 24 godziny, jakby to chodziło. To dopiero by wody zbierało. Więc, no. Jak się gotuje, szczególnie też, czy jak się grzeje, no.
Także tak. No. W tym roku nie planuję kalendarza adwentowego. Mamy inne wydatki teraz, mamy inne plany. Powiem wam, co mieliśmy kupić. Co mieliśmy, kochani, kupić na. Ła! Dobra, w dupie już z tym. Co mieliśmy kupić na Black Friday? Mówiłam wam, że my telewizora jako tako nie chcemy. Nie chcemy telewizji, bo tam gadają głupoty i tak dalej. Nie chcemy mieć telewizji w ogóle. Ale myśleliśmy o jednej rzeczy. Żeby kupić taki laserowy projektor. Teraz są nowoczesne takie laserowe właśnie projektory na ścianę, że naprawdę obraz jest, no wiadomo, bo mówią projektor nie ma takiej ostrości jak telewizor. Ale tak, żebyśmy chcieli kupić telewizor, taki naprawdę porządny, który ma piękne kolory, piękny, czysty obraz, no to tam no z 3000 funtów trzeba dać na takie telewizory. Projektory. No i tak, mówię, nie chcemy mieć telewizji. Musimy ten abonament opłacać i tak dalej. Nie chcemy po prostu, wiecie, żeby potem nas gonili. Ale takie coś jak projektor są naprawdę super laserowe tam lek. Nie pamiętam, ale z Samsunga, z LGK. No to są drogie sprzęty, ale wiecie, to jest takie przenośne. Możecie sobie regulować obraz, czy chcecie większy, mniejszy. To jest świetne rozwiązanie. Możecie podłączyć Netflixa, możecie. To jest malutkie, tylko na stoliku czy na komodzie sobie położycie i tutaj wam wyświetla na ścianie piękny obraz. No wiadomo, są w różnych cenach projektory, ale nic nie było takiego sensownego, powiem wam, co by nasze kryteria spełniało. Więc szukamy dalej. Może coś będzie się fajnego trafi. No, myśleliśmy, że mówię, może w Black Friday byłoby trochę taniej, takie jakie nam się jeszcze podobają, ale te, które nam się podobają, no to 6000 funtów, kochani, 6000 funtów. To teraz sobie policzcie razy 5, to jest bardzo dużo pieniędzy. Bardzo. Za taki malutki ten. No i do tego byśmy musieli dokupić taką jakby. Albo na ścianie możecie, albo możecie sobie. Boże, jak to się nazywa? Taką roletę zrobić, co nie? I na tym ten obraz. Dobra, idę, bo Maksiu już tam dokucza Charlotce. To nic, na razie się wyłączam i po prostu widzimy się, kochani, później. Cholewka, zjarały się. Powiem wam, że nastawiłam na 25 minut. Poszłam dziewczynki kąpać. Misiek schodzi, no i trochę się ser spalił, no ale trudno. Ale ogólnie są dobre, tylko ser się spalił. Mówię wam, jaki dobry wyszedł kurczaczek. Przepyszny. Jejku, jak Hanusi ładnie tutaj w tych bamboszkach. Bardzo ładnie. Teraz przyszłam po dzieciaki do szkoły. Kochani, jakaś akcja tutaj, gruba akcja. Cztery radiowozy, wiecie, biegają tutaj, nie wiem o co chodzi, ale coś się stało. Nie wiem, co się stało. No słuchajcie, wróciłam do domu i nie wiem, co się stało, ale powiem wam tak, były cztery radiowozy, takie duże wany. I jeszcze dwa dodatkowe. Oprócz tego jeszcze był taki policyjny, ale taki po cywilu, ktoś wiecie, na tajniaka. I normalnie ja idę z tym wózkiem, a tutaj mama! Dwóch policjantów i jakaś dziewczyna mama! Biegną za mną. Wiecie, to tak wyglądało, jakby do mnie biegli. A oni biegli tam do tej, może to nie trasa, ale droga taka szybka. Droga szybkiej jazdy. I nie wiem, co się stało. Dopiero pewnie będą pisać gdzieś w gazecie.
także podzielę się z Wami już w następnym vlogu. A teraz się już z Wami, kochani, żegnam. Mam nadzieję, że ten vlog był dla Was w jakiś tam sposób miły, czy tam pożyteczny. No i co? No i widzimy się już całkiem niedługo, kochani. Także życzę Wam miłego wieczoru, miłego całego tygodnia. Także do zobaczenia wkrótce.